Długo mi nie było, bo generalnie się nie za bardzo coś działo, no ale teraz się dzieje, ponieważ do stada przybył baran Barbados. Widzimy tutaj tego Barbadosa. Młodziutki, ma rok i 5 miesięcy. Rok go trzymałem w innym stadzie. Teraz już jest z owcami, jak widać od razu zainteresował się. Tutaj właśnie, może bez komentarza. Tak jak widać, dziewczyny zainteresowane. Jak widać, tam jeszcze zostało trochę młodych. Fajnie to wygląda, bo wszystkie one w jednym kierunku patrzą na tego pana, który przybył. Barbadosy są większe, no i nie mają rogów. To jest najważniejsze. Ja tu zresztą w moim stadzie jest pewnie trochę owiec, które tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dokładnie rozróżnić, czy to jest Barbados, czy to jest kameruńska owca. Takie te większe, to są na pewno Barbadosy. Więc od razu mówię, że na wiosnę będzie do sprzedaży sporo owieczek pół na pół Kamerun Barbados lub czyste Barbadosy. Więc no, zapraszamy serdecznie. No, widzę, że zainteresowanie jest kawalerem. Bardzo duże. Tu tych owiec teraz jest dokładnie nie pamiętam, ale około 30. Więc jest czego wybierać. Jak takiego młodego barana, to naprawdę będzie miał co robić. Tak wygląda. I tutaj owieczki, jak widać, w kondycji dobrej. Tak to wygląda.